Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com. Link w opisie. Siema, na moim kanale ograliśmy już sporo misji z Wiedźmina 3. Naprawdę sporo. Bo graliśmy tutaj m.in. ukryte misje, jakie możemy znaleźć na Skellige, ale też w Tusom, w Kermoren, w Białym Sadzie czy w Velen. No generalnie we wszystkich mapach Wiedźmina. Ograliśmy też te najzabawniejsze misje z Wiedźmina 3. Ale też kiedyś jeszcze przed Nexgenem nagrywałem tutaj całą serię z Wiedźmina 3. Z podstawki, jak i z dodatku Krew i Wino i Serca z Kamienia. A zatem przeszedłem właściwie wszystkie misje z Wiedźmina 3 już na tym kanale. W każdym z tych odcinków zawsze zachwycałem się, jak prześwietna jest ta gra. I jak wiele ma w sobie ukryte. No bo po prostu faktycznie tak jest, ale tak jak wszystko w życiu, tak samo Wiedźmin 3 ma też drugą stronę medalu. I chociaż bez dwóch zdań Wiedźmin to produkcja wybitna, w Wiedźminie 3 możemy też znaleźć absolutnie fatalne zadania. Takie zadania, które każdy gracz by po prostu najchętniej pominął. Zadania, które są tak denerwujące, że kiedy je przechodziłem nagrywając ten odcinek, jedyne o czym myślałem, to by po prostu wyjść z Wiedźmina. I o właśnie takich zadaniach sobie dzisiaj porozmawiamy. Oto 7 absolutnie najgorszych zadań z Wiedźmina 3 i oto dlaczego są aż tak fatalne. Fatalnie jest też, kiedy chcesz sobie w coś zagrać, ale nie masz na to siano. Na szczęście wtedy z pomocą przychodzi strona eneba.com, na której to możesz kupić gry po giga taniości i zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy w portfelu. A na dodatek jeszcze pomóc innym ludziom w potrzebie. Bo kupując niektóre gry, takie jak The Last of Us, nie dość, że zaoszczędzisz 145 zł w portfelu, 145 zł, to w dodatku 5% z tej kwoty, w tym wypadku to prawie 8 zł, zostanie przekazane na Międzynarodowy Komitet Ratunkowy i dzięki temu pomożesz jeszcze osobom poszkodowanym w wyniku wojny czy klęski żywiołowej. A jeśli na to wszystko jeszcze skorzystasz z mojego linka, no to też wesprzesz mnie i dzięki temu będę mógł zakupić lepszy sprzęt i robić dzięki temu lepsze materiały. Ale przede wszystkim kupić tam gry taniej niż gdziekolwiek, więc przede wszystkim pomożesz sobie. Link do strony znajdziecie w opisie. Jak kupujecie tam gierki i chcecie mnie wesprzeć, to możecie skorzystać właśnie z mojego linku. Kocham was, a my wracajmy do materiału. A zaczniemy sobie lekko, bo od misji Patelnie jak nowa. Misję Patelnie jak nowa aktywować możemy w tym oto miejscu, w Białym Sadzie i sama misja nie wprowadza w nasze życie nic. I jest generalnie strasznie nudna. Kiedy przybędziemy do tego miejsca, zauważyć będziemy mogli pewną staruszkę, która mruczy sobie coś pod nosem, że ostatni raz komuś coś pożyczyła i tak dalej. Zauważyć będziemy mogli, albo też nie, bo właściwie podróżując główną drogą, możemy dość łatwo pominąć te interakcje. Jeżeli podejdziemy do tej staruszki, ta zacznie nam opowiadać porywającą historię o tym, że pożyczyła komuś patelnię. Z 5 minut będzie opowiadać tę historię. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. I potem jak już się wygada, poprosi nas o pomoc w odzyskaniu tej całej patelni. My będziemy mogli się zgodzić lub też nie. Jeżeli się zgodzimy i wejdziemy do tego całego domu, znajdziemy tam trupa, jakieś nadpalone notatki, z których nie dowiemy się nic i znajdziemy też patelnię babci. Znalazłeś patelnię? Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Cały plot twist tej misji polega na tym, że babcia jest zdziwiona, że pożyczyła starą czarną jak węgiel patelnię, a w zamian dostała błyszczącą, wymytą patelnię. I to koniec. Ostatecznie oczywiście okaże się, że monokl, który w tym domu znajdziemy, należy do Talara i nawet będziemy mogli mu go zwrócić w pewnym momencie. Tak samo te notatki również należą do Talara, który chciał podpisać traktat pokojowy z Nilfgaardem w imieniu Temerii, ale mu wtedy w Białym Sadzie nie wyszło. Tylko wtedy, kiedy wykonujemy tę misję, nie mamy pojęcia o tym wszystkim. A zatem cała ta misja polega na wyciągnięciu patelni i musimy się nasłuchać jakiejś durnej historii o durnej patelni, która kompletnie nikogo nie interesuje. Misja jest po prostu potwornie nudna, a i plot twist z tym, że patelnia jest czysta, to dajcie spokój. Ale jest to misja, która wypada wyśmienicie przy następnej. Bo misja dla sławy i chwały nie dość, że jest jeszcze bardziej ukryta, nie dość, że jest tak samo nudna, to jeszcze potwornie łatwo ją skaszanić, co jest niezwykle irytujące. Misję dla sławy i chwały aktywować możemy w tym oto miejscu. I kiedy przybędziemy w to oto miejsce, rozpocznie nam się cutscenka i rozmowa z dwójką skeligijczyków, którzy chcą wejść do jaskini i rozprawić się z tamtejszymi potworami ku chwale czegoś tam. Nie wiem, znając skeligijczyków to ku chwale Frey. Problem tej misji pojawia się już na samym początku, bo ci Skelligijczycy okazują się strasznymi dupkami. Na tyle, że aż nie chce się po prostu człowiekowi im pomagać. A najgorsze jest to, że jeżeli zdecydujemy się, by im nie pomagać, to nawet jeżeli po chwili do nich wrócimy, to nie tak, że dostaniemy tam jakieś fajne ukryte zakończenie albo coś w tym stylu. Po prostu będziemy mogli po raz kolejny aktywować tą misję i z nimi porozmawiać.
Jestem Wiedźminem. Mogę pójść tam z wami. I odebrać nam chwałę? Niedoczekanie! Oh shit! Here we go again. Jeżeli zgodzimy się im pomóc, to wpadniemy do jaskini z tymi wybitnymi wojownikami i okaże się, że łatwiej by było po prostu i z umą przy boku. Wojownicy obrażeń zadają tyle, że chyba kijem byś bardziej uszkodził te trupojady, a na dodatek nie wiedzą, nie mają zielonego pojęcia, co to jest blokowanie ciosów. Obrażenia to oni k***a blokują swoimi własnymi kończynami i twarzą. Ale to jeszcze nie najgorsze. Najgorsza jest ich reakcja na wybuchające pożeracze. Wiecie, co robią, jak one wybuchają? Dokładnie tak, wbiegają k***wa prosto w nie, najczęściej po prostu przy tym się wypierdzielając. A co się stanie, jeżeli jeden z wojowników zginie? Nic, zupełnie nic się nie wydarzy. Nie mamy cutscenki ani nic w tym stylu. Wojownik nie ma do nas pretensji, no po prostu nic się nie dzieje. Jak spróbujemy porozmawiać z wojownikiem, który przeżył, ten będzie nam odpowiadał tak. Przybyszu, witaj. Przybyszu, witaj. I co zacznie? Lutować swojego przyjaciela. Tak o, casualowo, jakby grał w Counter-Strike'a. Czy nie wiem, co on tam robi, masuje mu chyba stopy. Jedyna szansa, i to ja nawet nie żartuję, na to, by uchronić tych durni przed śmiercią i nie zakończyć tej misji niepowodzeniem, to po prostu wyprzedzić ich wszystkich, zanim w ogóle zaczną się napierdzielać z tymi trupojadami. Trzeba po prostu wbiec do tej jaskini i zabić tam wszystkich przed nimi. Lub z bezpiecznej odległości po prostu pozbyć się wszystkich petard, jakie mamy, czy wybuchowych bełtów na trupojadach. Wiedźmina jestem dobry. Przeszedłem go nawet na pięści i wierzcie mi, że na drodze ku zagładzie praktycznie inaczej tych durni się uratować nie da. A co jeżeli uda nam się to całe niańczenie i podtrzymamy skeligijczyków przy życiu? Co dostaniemy w zamian? 30 sekund dialogu i jak to mówią, dozgonną wdzięczność. Masz naszą dozgonną wdzięczność. What? Nie no, dostaniemy 30 sekund dialogu i 60 nowigradzkich koron. 60 koron! Żeby uratować tych durni, musiałem wydać 3 razy więcej na wybuchające bełty. Ale ta misja to mogłaby równie dobrze dostać Oscara, kiedy porównamy sobie ją z misją po omacku. Misja po omacku to misja, która aktywuje nam się w Velen zaraz po tym, jak po raz pierwszy odnajdziemy Keirę. Wiecie, to ta misja zaraz po tej scenie, gdzie ona wychodzi z wanny, czy tam... Nie wiem, jak to się nazywa. Z oczka? Nie, bez sensu. No w każdym razie brała kąpiel w magicznym domu, jaskini. Nie mam pojęcia w czym. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co się stanie po tej rozmowie, bo zacznie nam się właśnie wtedy misja, o której wam powiedziałem, czyli misja po omacku. Misja, w której spróbujemy odnaleźć Avalaha, a w której to oczywiście Avalaha w jaskiniach nie znajdziemy. Tak jak już mówiłem, misja po omacku aktywuje nam się automatycznie zaraz po wykonaniu misji polowania na czarownicę i w przeciwieństwie do poprzednich misji, ta niestety jest obowiązkowa. Także każdy chociaż raz, przechodząc Wiedźmina 3, musiał przejść też tę misję. Wraz z Keirą udajemy się na północny wschód od wsi Stegny do jakichś ruin, gdzie rzekomo przebywa Avalah. Idąc dalej w głąb tych ruin, Keira aktywuje portal i przeniesie się kij wie gdzie, bo okaże się, że coś blokuje portal w tych ruinach. Teleporty konkretnie blokują inne teleporty. Nie wiem jak to działa, ale tak sobie po prostu to wymyślili twórcy. Keira przeniesie się do miejsca, gdzie jest pełno szczurów, a my za zadanie będziemy mieli je zabić i zniszczyć ich gniazda. Tylko problem pojawia się w momencie, kiedy mamy ustawione skalowanie potworów i gramy na najcięższym poziomie trudności. Szczury te okażą się cięższe niż Eredin, co jest po pierwsze lorowo idiotyczne, a po drugie, po prostu denerwujące. Na szczęście w patchu 4.04 szczury już się nie skalują do poziomu, ale jak grasz na jakimkolwiek innym, no to powodzenia, bo będzie to jedna z najcięższych batalii, jakie stoczysz. Po zaciętej walce ze szczurami, w ogóle jak to brzmi, będziemy mieli za zadanie udać się dalej w głąb tej jaskini. Udając się dalej, natrafimy na przeszkody w postaci grzybów, które okażą się największą przeszkodą, bo biegając z pochodnią trującą opary grzybów zaczną po prostu nas wysadzać w powietrze. A same opary po wybuchnięciu wracają po kilku sekundach, także o bieganiu z pochodnią możesz sobie zapomnieć. Błądząc po tej całej jaskini będziesz z miksturą kot, a wszystkie kolory zaczną być tak depresyjne, że nie wyjdziesz już z tej jaskini jako ten sam człowiek, szczególnie, że trochę tam czasu spędzisz. Na tym pieprzonym kocie to gra wygląda jak z 1932 roku. Brakuje tylko kilku efektów i voila, znajdź różnicę.
Cały czas będziesz musiał też w tych jaskiniach podążać za znakiem Kelpi, bo jak będziesz podążać za jakimkolwiek innym, albo na chwilę się pomylisz, to pół jaskini przejdziesz praktycznie na marne. Albo gra postanowi cię randomowo wysadzić. Też tak czasem robi. Musisz wejść też z tymi znakami w interakcję, bo jak zapomnisz, to po prostu będziesz przechodził od nowa. Ups, myślałem, że nie trzeba. No to k***a jeszcze raz. Ale to też nie jest tak, że ze wszystkimi znakami musisz wejść w interakcję, o nie, tylko z częścią. Także połowę czasu będziesz się zastanawiać, czy jednak coś trzeba kliknąć i coś ci się zbugowało, czy jednak jesteś bezpieczny i możesz iść dalej. Po 30 minutach błądzenia w tej pieprzonej jaskini natrafisz na portale dzikiego gonu, których nie da się zamknąć bombami dwimerytowymi. Nie, czekaj, da się? A jednak się da. Tylko trzeba je rzucić, jak Keira zacznie je zamykać, bo nie wiem co. Bo tak se zdecydowali twórcy. Wcześniej po prostu nie da się ich zamknąć. Jeżeli nie masz bomb dwimerytowych, to też żaden problem, bo Keira przecież zamknie portale. Będziesz tylko musiał stoczyć walkę na 2 nanominimetrach z ogarami dzikiego gonu, a jak tylko wybiegniesz na chwilę robiąc unik, to już cię możesz pożegnać z połową HP, bo zaczniesz po prostu zamarzać. A jeżeli chciałbyś zamknąć portale dzikiego gonu przy następnej walce, którą stoczysz z Nidhralem, to nie możesz. Nie wiem czemu, po prostu... Tutaj akurat bomby dwimerytowe nie działają i kij. A to wszystko zrobiłeś po to, by nadal nie odnaleźć Avalacha i musisz szukać dalej. A nie, czekaj. Zrobiłeś to wszystko po to, żeby dostać jeszcze misję poboczną po zakończeniu tej. Misję, którą tak samo jak Tom będziesz musiał wykonać w tych samych ruinach, także biegania po ruinach nigdy nie dość. A to wszystko, by pomóc Keirze zdobyć kaganek. Kaganek. Będziesz musiał wykonywać teraz przy tych ruinach jakieś pieprzone zagadki, żeby zdobyć kaganek. Nawet nie chce mi się komentować tej misji dalej. Ale uważam, że misja po omacku to naprawdę nic. Przy wszystkich misjach, w których to musimy jeździć i ścigać się konno. Jak ja nienawidzę w tej grze wyścigów konnych. Nie wiem, co twórcy mieli w głowie tworząc te wyścigi, no ale chyba generalnie niewiele. Jedyne co robisz w tych wyścigach, to biegasz przed siebie i kiedy zabraknie twojemu wierzchowcowi wytrzymałości, po prostu będziesz blokował przeciwników. Jeżeli dobrze ich zablokujesz, no to po prostu wygrałeś wyścig. Dokładnie tak samo idiotycznie zrobiono sam wyścigi w Cyberpunku. Tam to jest jeszcze śmieszniejsze, bo kiedy się odwrócisz, wszyscy co byli w tle, respią się po prostu za twoimi plecami. Ale tutaj w Wiedźminie też nie jest kolorowo. To mogło być zrobione tak fajnie. Trasy mogły być wymagające. Albo specyficzne siodła mogły nam dawać na przykład lepszą prędkość czy coś. A sprowadzili to dosłownie do robienia niczego. Jeżeli przypadkiem zwolnisz albo spadniesz z trasy, przeciwnicy po prostu na ciebie czekają, aż ich podgonisz. Z kolei jeżeli przeciwnik spadł z trasy, nagle po wróceniu na tor, dostaje przyspieszenie, jakby koń miał jakąś dodatkową turbinę wylotową i nie był to koń, a z 10 koni i to jeszcze mechanicznych. W wyścigu śmiałków podobno też dozwolone jest w Wiedźminie wszystko. To wyścig na Skellige, którego zwyciężczyni ma przydomek Żmija. Wszystkie chwyty dozwolone, tyle że nie. Przeciwników nie da się strącić z siodła, strzelanie z kuszy w nich nic nie da, a petardom to chyba k***a jedyne co mogę to zrzucić siebie z konia. Wszyscy przeciwnicy mają głęboko w dupie to, że właśnie oberwali śmiercionośnym kartaczem, a tych wyścigów jest tak dużo, że nawet szkoda gadać. Zwykłe powtarzanie tego samego i marnowanie czasu. A co jak przegrasz? Nic, po prostu zaczynasz od nowa, jak gdyby nigdy nic się nie stało. A jak po 50 próbach uda ci się wygrać, reakcje PC-tów to co najmniej jakbyś zarzucił rekord konny na 2 mile. Co? Wygrałeś? Ale prędkość zasłużyłeś na nagrodę. Mają kompletnie wywalone w to, że przed tym 49 razy byłeś na ostatnim miejscu. Ogłaszałem cię nowym mistrzem Skellige i jest totalnie git. Ale żaden wyścig konny nie jest tak denerwujący, jak misja Wyspa Cieni. Tak, dokładnie ta misja, w której to odnajdujemy Ciri. Geralt, biały wilk, wyrusza w poszukiwanie swojej ukochanej Ciri, której życie jest śmiertelnie zagrożone przez dziki gon. Podróżując ze świetlikiem dociera on do domku na uboczu, gdzie zabarykadowały się krasnoludy. Ten nie postanawia jednak wyważyć drzwi, czy po prostu spalić domu Igni, czy czegokolwiek innego. Nie, ten w kluczowym momencie Wiedźmina 3 postanawia szukać jakichś 3 j**anych krasnoludów. W celu znalezienia ich postanawia ryzykować własne życie, m.in. walcząc z harpiami,
na tak wąskiej dróżce, że za każdym razem, kiedy próbujemy strącić harpie i strzelamy w nie z kuszy, te spadają kij wie gdzie i po prostu potem do nas wracają. Walka ta jest potwornie irytująca, ale też walczy między innymi z mglakami, których na tej wyspie jest naprawdę od groma. A które to tak same harpie są potwornie irytujące, bo znikają co 5 sekund. Potrafią mnożyć się na 3 mglaki i niewidzialne cię później atakują. W końcu jednak, po wielu walkach, znajduje on Iwo, jednego z krasnoludów, który złażąc ze skarpy, skręca sobie kark. Wszystkie te walki tylko po to, by ta Ciamajda spadła ze skały. Ale dobra, trudno się mówi. Z pewnością Gaspard będzie łatwiejszy do znalezienia i uda nam się go doprowadzić ostatecznie do domku krasnoludów. Dupa, nie dość, że Gaspard znajduje się po drugiej stronie wyspy, to jeszcze Gaspard zasypia nam co 10 kroków i musimy się cofać co 5 sekund, by go budzić. Biegnie on z prędkością Karen na podmiejskim maratonie, a jeżeli popełnicie tak jak ja, największy błąd życia i postanowicie w międzyczasie odnaleźć Ferenca, dojście tam zajmie wam jakieś 20 minut, a na końcu okaże się, że Ferenc nie żyje. Jeszcze stoczyć walkę będziecie musieli z biesem, który jest cięższy niż niejeden boss w tej grze. Na szczęście, po tych całych wydarzeniach odnajdziemy w tej misji Ciri i będziemy świadkiem całkiem słodkiej sceny. Będziemy mogli z nią porozmawiać o tym, co się działo przez te wszystkie lata, ale kiedy postanowimy wrócić do domu łodzią, okaże się, że pieprzone krasnoludy zawinęły nam łódkę, a my będziemy zmuszeni teleportować się z Ciri do Kermoren i narazimy przy tym cały Kermoren na śmiertelną walkę z dzikim gonem. Zresztą wiemy, co się później dzieje z Vesemirkiem. Wszystko to, bo Geralt, legendarny biały wilk i dziewczyna, która potrafi teleportować się między czasem i przestrzenią, dali się oskamować pieprzonym krasnoludom debilom. Ale Wyspa Cieni przynajmniej ma świetny moment pojednania Geralta z Ciri, na który gracze czekali sporo lat. Nie ma tego. Misja bezimienny. To nie tak, że misja bezimienny jest najgorsza. Najgorsze jest to, że nie wiadomo, co tam się po prostu dzieje w tej misji. Bo łączą nam się dwie misje i dwa osobne wątki. A jeżeli wcześniej aktywowaliśmy misję w Wilczej Skórze, to już w ogóle dzieje się tam straszny młyn. I nie wiadomo, co tam po prostu robić. Ale po kolei. Podążając śladami Ciri, trafimy Geraltem do wsi Larvik. A tam trafimy na kapłanki, które powiedzą nam nieco więcej o tchórzu z Lofoten, który udał się zabić Morgwarga, wilkołaka, który został skazany na wieczne cierpienie. Tchórz z Lofoten jest podobno istotny w odnalezieniu Ciri, zatem ostatecznie udajemy się jego tropem i trafiamy do ogrodu Frey, gdzie poluje Morgwarg i próbujemy tam znaleźć tchórza. Tylko że nie jest to takie łatwe, bo ogród jest ogromny. Ciał leży tam od zasrania, a poszlak jest naprawdę sporo. A to przez to, że jednocześnie w tej misji aktywuje nam się misja w Wilczej Skórze. Czasem może nam się pomylić i okaże się, że wykonaliśmy misję w Wilczej Skórze, a tu nie ma Skiala, bo to jednak nie ta misja i wykonaliśmy po prostu złą misję. Mi się tak zdarzyło za pierwszym razem. Ta misja to zupełnie inny poboczny wątek. W dodatku rujnujemy tam ogród biednych kapłanek oraz torturujemy Skiala. Sama ta misja jest potwornie skomplikowana i ten wątek Morgwarga i strasznie tego questa od zawsze nie lubiłem. Zawsze też utykałem na podnoszeniu tych włazów z wodą. To też jest strasznie wkurzające. Jednak więcej o samej misji mówiłem w filmie Ciekawostki z gry Wiedźmin 3, omówienie misji w Wilczej Skórze. Pełny film wyskakuje wam w prawym górnym rogu, polecam sobie obejrzeć, bo misja ma też ukryte zakończenie, o którym pewnie nie wiedzieliście. Ciężko jest się w ogóle zorientować w tej misji, co się dzieje i myślę, że całkiem nieźle omówiłem ją w tamtym odcinku. Ale misja bezimienny przy następnej misji to najlepsza misja, w jaką grałem, bo co jak co, ale misji na ratunek księżniczce nienawidzę chyba najbardziej z całej gry. Misja na ratunek księżniczce aktywuje nam się w trakcie wykonywania misji sprawy rodzinne. Na pewnym etapie tej misji będziemy musieli zaglądnąć do guślarza i wypytać go nieco więcej o Annę, czyli żonę krwawego barona. Ten, żeby jednak udzielił nam nieco informacji o Annie, będzie potrzebował pomocy. Księżniczki, czyli kozy. Nie ma księżniczki, nie ma wróżby. Uprze się wtedy, że bez księżniczki nie da rady i musimy ją znaleźć, albo nam nie pomoże. Dobra, pójdę po nią. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. A więc wyruszymy wtedy na przygodę odnaleźć księżniczkę. Po drodze jak zwykle spotkamy potwory,
w tym wypadku od zasrania wilków, i jak ją w końcu odnajdziemy, tą całą księżniczkę, to dopiero zacznie się zabawa. Pieprzona księżniczka łazić za nami będzie chyba w slow motion i co kilka kroków będzie na nią trzeba czekać, aż nas dogoni. Ta zatrzymywać się będzie na każdym krzaku jagódek czy tam jakichś owoców. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż Wiedźmin. A w dodatku na pewnym etapie stwierdzi, że to wszystko pierdzieli i zawinie całą drogę z powrotem do jamy niedźwiedzia. A my z tym niedźwiedziem będziemy musieli stoczyć walkę. Chryste Nazarejski, jak ta misja jest irytująca. A to jeszcze nie najgorsze, bo jak nam się uda doprowadzić ją w końcu do guślarza, okaże się, że ten potrzebował jej mleka. Mleka! To mleko mogliśmy kupić w pierwszej lepszej karczmie, ale najgłupsze w tej misji jest to, że jeżeli odwiedzimy tą całą jamę niedźwiedzia, dosłownie sekundę przed rozpoczęciem misji na ratunek księżniczce, wcale tam niedźwiedzia nie będzie. Twórcy specjalnie respią nam tego skurczybyka do misji, kompletnie niepotrzebnie ją przedłużając, a ponadto pasek księżniczki ze zdrowiem jest kompletnie bez sensu, bo za żadne skarby nie da się jej zabić. Możesz wbiec z nią dosłownie w niedźwiedzia, strzelać kuszą czy rzucić petardą. Nieważne co nie zrobisz, księżniczka nie straci nawet jednego HP. Ja nie wiem po co jest ten pasek zdrowia. Dla beki sobie go wrzucili w tej misji. I w mojej opinii jest to chyba najbardziej irytująca misja ze wszystkich w Wiedźminie 3. Nienawidzę tej misji, naprawdę nienawidzę tej misji. Ale umówmy się. Wiedźmin 3 ma zazwyczaj świetne misje. I nie będę ukrywać, że musiałem nieźle sięgnąć pamięcią, by przypomnieć sobie te misje. Bo choć tragiczne i denerwujące, to giną. Pośród ponad 400 świetnych misji głównych, jak i pobocznych, jakie możemy znaleźć w Wiedźminie 3. Niemniej jednak te 7 było zdecydowanie dla mnie osobiście najgorszych. Napiszcie w komentarzu, jakie misje was w Wiedźminie 3 zdenerwowały, czy po prostu zanudziły na śmierć. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na kanale i wejdźcie na świetnego Discorda Wielka Redania. A my klasycznie widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia.